gośćmi tego programu są posłowie i senatorowie z Podkarpacia. To okazja, by podsumować dobiegającą kadencję Sejmu i Senatu i to, co parlamentarzyści zrobili w ciągu 4 lat dla mieszkańców Podkarpacia i regionu. Moimi gośćmi będą dziś pani Renata Butryn z Platformy Obywatelskiej i pan Kazimierz Gołojuch z PiSu. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy też o sprawach aktualnych dla regionu, ale wcześniej parlamentarna statystyka. Popatrzmy. Pani Renata Butryn, Platforma Obywatelska, wystąpienia na posiedzeniach 69, interpelacje, którym nadano bieg 31, zapytania, którym nadano bieg 6, 24 pytania w sprawach bieżących, 2 oświadczenia i udział w większości głosowań. Pan Kazimierz Gołojuch, Prawo i Sprawiedliwość, wystąpienia na posiedzeniach 64, 28 interpelacji, którym nadano bieg, 3 zapytania, 3 pytania w sprawach bieżących, 3 oświadczenia, także udział w większości głosowań. No właśnie, czy ta parlamentarna statystyka przedstawia się rzeczywiście na działalność posłów i senatorów? Oczywiście, że nie, z tego względu, że ja pracuję bardzo dużo w Komisji Obrony Narodowej. Komisja ta ma niewiele takich zagadnień merytorycznych poruszanych na sali, a druga z komisji, Komisja Ustawodawcza, w ogóle bardzo rzadko, bo odbywa się to przede wszystkim na sali, gdzie pracuje komisja. Mój wkład pracy jest o wiele większy, plus wizytacje, których odbyliśmy kilkanaście w całym kraju, gdzie wizytowaliśmy... A wyjazdy? Oczywiście i należy się do nich bardzo merytorycznie przygotować. Ostatnio byłam tutaj na Politechnice z moją podkomisją, prowadziłam podkomisję, do której musiałam się bardzo solidnie przygotować. Więc statystyka nie oddaje wkładu pracy, to od razu muszę powiedzieć. Pracuję w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, to jest jedna z największych komisji, 1/10 składu posłów. Poruszane tematy są jednymi z najważniejszych w polskim parlamencie, dlatego że podejmujemy tematykę europejską, między innymi implementację prawa europejskiego i to wszystko, co jest związane z wprowadzaniem dyrektyw, rozporządzeń, a także opracowujemy pewne dezyderaty i informacje dla Rady Ministrów. Chodzi o to, żeby to wszystko, co przychodzi do nas z Unii Europejskiej, było w odpowiedni sposób przyjęte, ale również w interesie państwa polskiego i zgodnie z polską racją stanu. I między innymi podam taki przykład, że dość skutecznie staramy się, żeby między innymi nie było prawa, które umożliwiałoby produkcję genetycznie modyfikowaną, uprawy genetycznie modyfikowane, bo tutaj w tej komisji między innymi jestem odpowiedzialny za sprawy rolnicze i tego skutecznie bronimy i wiele jeszcze innych rozwiązań. Również pracowałem w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i w Komisji Gospodarki. Ponadto grupy parlamentarne, w których pracujemy, międzyparlamentarne, jestem wiceprzewodniczącym grupy polsko-szwajcarskiej i też staramy się, żeby między innymi te środki, które udało się pozyskać od Szwajcarów, w odpowiedni sposób zagospodarować i między innymi przekierować część na Podkarpacie. Jest słusznie, kolega wspomniał, że pracujemy również w grupach. Ja pracuję nie tylko w komisjach sejmowych, gdzie odbywa się praca merytoryczna, ale również ZP NATO, gdzie reprezentuję Polskę po prostu na forum NATO wśród parlamentarzystów należących właśnie do tego stowarzyszenia, ugrupowania. I to też wymaga ogromnego nakładu sił, żeby się przygotować. Ale właśnie, jak widziałam, bierzecie państwo udział w większości głosowań, to ja zapytam o ostatnie głosowanie, sprawa in vitro. Czy był problem z podjęciem decyzji? I jeszcze uzupełniając temat, bo tutaj mówimy o pracy parlamentarnej, ale nie zapominajmy o pracach w biurach poselskich. Tam przychodzi setki osób, które... Z konkretnymi problemami z konkretnymi i oczekują problemami państwa pomocy. I te problemy staramy się rozwiązać od problemów zdrowotnych poprzez problemy związane z prawem w wszelakich płaszczyznach. Po prostu staramy się pomóc i pracować. A ja wrócę do twojego pytania właśnie. Wracając do konkretnego pytania, głosowałem przeciw tej ustawie, uważam ją za złą ustawę i tutaj ustawa o in vitro, która została przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu w takim wydaniu, nie powinna być przyjęta. Ja głosowałam za ustawą o in vitro. Uczestniczyłam przez wiele miesięcy w dyskusjach na ten temat. Wnosiłam swoje uwagi. Oczywiście ona nie jest doskonała i tu się muszę z kolegą zgodzić, ale uważałam, że lepsza jest taka niż w ogóle brak jakiejkolwiek ochrony prawnej, bo in vitro jako metoda istnieje w Polsce, jest stosowana. To po pierwsze. Po drugie, z całą stanowczością podkreślam, to jest coś, co jest dobrowolne. Można z tego skorzystać, z tej metody leczenia bezpłodności lub nie.
I na to chciałabym położyć nacisk, ponieważ jeżeli ktoś w swoim sumieniu rozstrzyga, że jest to niezgodne z wyznawanym światopoglądem, taka metoda, to po prostu nie sięgnie po tę metodę. I chciałabym, żeby o tym pamiętać przy podejmowaniu indywidualnej po prostu już decyzji. Natomiast jest to pewna propozycja dla przede wszystkim małżeństw, które starają się o dziecko i wyczerpały już wszystkie dostępne możliwości i to jest traktowane jako ostateczność. Proszę mi wierzyć, bo mam w najbliższym otoczeniu, w swojej rodzinie taki właśnie taki przypadek, że są pary, które nie podejmują tej decyzji, mimo że mogłyby i stać je na to nawet prywatnie, w prywatnych klinikach i są pary, które oczywiście sięgają po tę metodę. Znam co najmniej dwoje dzieci urodzonych tą metodą i są to pary szczęśliwe i bardzo szczęśliwe dzieci. Tu Państwa zdania były rozbieżne, ale jest ustawa, gdzie mówiliście jednym głosem. Tak, to prawda. Jest ustawa, o której mówiliśmy jednym głosem. To jest ustawa o ziemi, czy można powiedzieć o kształtowaniu ustroju rolnego. I ta ustawa zapobiega wysprzedaży ziemi obcokrajowcom głównie. O to Prawo i Sprawiedliwość już zabiegało od dłuższego czasu. I między innymi te protesty rolników na Pomorzu, protesty rolników przed Urzędem Rady Ministrów, bo tam było takie miasteczko rolnicze, były po to, żeby taką ustawę wprowadzić. Myśmy zabiegali przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u, żeby taka ustawa się pojawiła. Dobrze, że ona się pojawiła. Jest to światełko w tunelu, ona jest niedoskonała, ale wierzymy, że tutaj Senat jeszcze naniesie pewne poprawki i jest to krok w dobrym kierunku. Szkoda tylko, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Znaczy, jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinno być tak zwanej wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce, jeżeli można tak ten problem ująć dość prostolinijnie. Natomiast problem, dlaczego tak to długo trwało, bo Polacy chcą kupować poza granicami krajów, Unii Europejskiej, w innych krajach i musi być jakaś zasada wzajemności, prawda? Obowiązują nas pewne dyrektywy unijne, ale my mamy też obowiązek, żeby chronić to, co najlepsze, czyli polską ziemię. Ja wolałabym, żeby to kupowali polscy rolnicy i żeby ta ziemia rzeczywiście nas żywiła, żebyśmy byli absolutnie krajem nie tylko samowystarczalnym, ale żebyśmy naszą żywność, która jest bardzo dobrej jakości i w jak największym stopniu oczywiście poza granice nasze eksportowali. Tak się dzieje. Ja bardzo się cieszę i uważam, że tę politykę rolną trzeba jeszcze zintensyfikować, żeby po prostu rzeczywiście Polska stała się tym krajem, który będzie liczył się jako eksporter na rynkach europejskich. My się musimy do tego naprawdę bardzo przyłożyć, żebyśmy tę konkurencję, która jest, po prostu wytrzymali, mało tego, żebyśmy byli bezkonkurencyjni w niektórych dziedzinach. Ale nie zapominajmy, że ponad 200 tysięcy hektarów zostało wysprzedane obcokrajowcom. I tutaj przez tak zwane słupy, przez osoby podstawione, ta ziemia już poszła w obce ręce. I dlatego polscy rolnicy powinni mieć prawo pierwokupu i nabywania ziemi tutaj na miejscu po odpowiedniej cenie i powinni mieć możliwość produkowania na tej ziemi. Także ta ustawa, jak już powiedziałem, idzie w dobrym kierunku i myślę, że ją też dopracujemy jeszcze w następnej kadencji. I tu się zgadzamy. Tu by się zgadzać. Cześć Państwo, a ja zapytam w takim razie, jaki macie pomysł na rozwiązanie sprawy dotyczącej nauczycieli? Pani poseł jest z zawodu nauczycielką, była samorządowcem, pan też jest i był samorządowcem. Natomiast wakacje się rozpoczęły, ale wielu tych nauczycieli po wakacjach nie wróci do pracy. Na Podkarpaciu dotyczy to 500 osób, a 2500 osób wróci, ale będzie miało ograniczone etaty. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że po części mści się polityka zbyt taka, powiedziałabym, łaskawa i ze strony szkół wyższych, które uruchamiały kierunki pedagogiczne. I kształciły bezrobotnych. Tak, oczywiście, ale autonomia uczelni na to pozwalała. Nie było możliwości sterowania, jak gdyby, tylko rynek pracy steruje. Wielu młodych ludzi podjęło te nisko nakładowe ze strony uczelni kierunki studiów. Pedagogika, socjologia, właśnie polonistyka, historia, gdzie jest nadmiar już na rynku nauczycieli. To po pierwsze. Po drugie oczywiście na poziomie samorządu no niestety zatrudniano wciąż nauczycieli, mimo że była znana demografia. Ale nie tylko. No, demografia przede wszystkim wymusza te zwolnienia. Zdarzały się szkoły, gdzie w klasach było zaledwie kilka osób. Tak. Ja uważam, że musi być jakaś propozycja. I po pierwsze, teraz Podkarpacie Wojewódzki Urząd dostaje około 156 milionów na to, aby pomóc bezrobotnym.
młodym, nie tylko młodym, którzy podejmują pierwszą pracę, ale również takim, którzy chcą się przekwalifikować. I teraz jakie widziałabym szanse dla nauczycieli, szczególnie humanistów, bo tutaj będzie największy problem. Mianowicie moja propozycja, ja to będę zabiegać w przyszłej kadencji, jeżeli oczywiście wyborcy zadecydują o tym, że będę w Sejmie na następną kadencję. Mianowicie powinni się ci nauczyciele znaleźć w zawodowych komisjach egzaminacyjnych. Oni bardzo często mają doświadczenie. Te komisje egzaminacyjne na poziomie szkół działają wśród nauczycieli różnie, przyczyniają się do ogromnego zmęczenia, do nawet przepadania lekcji w szkołach. Gdyby istniały takie zawodowe komisje właśnie egzaminacyjne na poziomie gimnazjum, szkoły podstawowej i szkół średnich, to byłoby to z korzyścią dla wszystkich stron. Myślę, że jest tyle pieniędzy w systemie, że można by było zbudować takie programy finansowania, a potem na trwale umieścić finansowanie tychże komisji w budżecie państwa. I to jest jedna z tych możliwości, gdzie bardzo, bardzo racjonalnie zostałoby wykorzystane i wykształcenie nauczycieli, i doświadczenie, i przede wszystkim pozwoliłoby im się odnaleźć w całkiem dobry sposób na rynku pracy. I jeszcze punkt widzenia samorządowcy, czyli jak wygląda to z punktu widzenia, gdzie tak naprawdę większość pieniędzy, subwencji nie wystarcza na utrzymanie szkół, utrzymanie nauczycieli, uczniów, prawda? Tylko wciąż trzeba dokładać, czyli brakuje na drogi, na inwestycje, brakuje na oświatę. Jako były samorządowiec i często spotykałem się z samorządowcami, oni mi o tym mówią, że przybywa zadań, za którymi nie idą pieniądze. I tych to jest taki przykład. Tak, i tych zadań przybyło w ostatnich latach bardzo dużo dla samorządów ze szczebla tutaj i powiatowego, i gminnego. I powiem tak, że samorządowcy, i należy się im za to podziękowanie, wykładają dość duże kwoty na to, żeby oświatę utrzymać na odpowiednim poziomie. I ta oświata na Podkarpaciu jest na odpowiednim poziomie, ale tak jak pani redaktor powiedziała, kosztem ograniczenia innych inwestycji. I tutaj ta subwencja oświatowa jest subwencją niewystarczającą i powinna być ona zwiększona. Również, jeśli chodzi o przedszkola, jest to zadanie własne gmin, samorządowcy nie otrzymują na to środków i mówią tak, my chcemy, żeby oświata była na odpowiednim poziomie. Ale mają wybór, czy dać na oświatę, czy skierować te pieniądze na jakieś inwestycje. Ważną rzeczą, najważniejszą, to jest dobre wykształcenie dzieci, młodzieży i samorządowcy. Ale czasami to też jest uleganie, prawda, bo zdarza się tak, że rodzice protestują, nie pozwolą, chociaż jest to nieekonomiczne, nieracjonalne, zdarza się, że te szkoły są utrzymywane. Prawda? Że są utrzymywane i dobrze, że są szkoły utrzymywane, bo tam, gdzie nie ma szkoły, nie ma przedszkola, nie ma kościoła, nie ma ośrodka kultury, nie ma strażnicy, to społeczeństwo po prostu zamiera. Tam wyludniają się wioski, wyludniają się sołectwa i dobrze, że ci samorządowcy starają się utrzymać o taki zrównoważony, równomierny rozwój i między innymi o utrzymanie tych szkół i przedszkoli. Na zakończenie ja jeszcze chciałam Państwa chciałbym poprosić, żeby tak było. O króciutkie podsumowanie tego, co zrobiliście dla regionu, ale też dla własnych społeczności. Pan reprezentuje Łańcut, pani Stalową Wolę. Łańcut, problem obwodnicy, Stalowa Wola między innymi, przemysł zbrojeniowy, czterodniowy tydzień pracy. Więc nie tylko Stalowa Wola i przemysł zbrojeniowy, ale w całej Polsce przemysł zbrojeniowy, bo Stalowa Wola bez potencjału polskiego przemysłu obronnego nie funkcjonowałaby dobrze i tego mam świadomość, więc naprawdę bardzo ciężko pracować. Pracowałam dwie kadencje na to, żeby polski przemysł obronny stawał się strategiczną gałęzią gospodarki polskiej i oczywiście Huta Stalowa Wola, najnowocześniejszym centrum artylerii rakietowej w Europie, nie tylko w Polsce. Czyli nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że tak będzie, że jesteśmy na dobrej drodze i należy tylko przypilnować pewnych spraw, bo to się dzieje, to jest proces. Skąd obawy wobec tego, że ten czterodniowy tydzień pracy to może być dlatego, że taki sygnał o zwolnieniach? Nie, to nie jest żaden sygnał o zwolnieniach, po prostu musimy dotrwać do momentu, kiedy wojsko zakontraktuje zakup raków i krabów, to są chałubice i oczywiście są pewne problemy, poślizgi z wykonaniem. W momencie, kiedy zostanie to zakontraktowane i przyjdą pieniądze, to nawet sześciodniowy dzień pracy, pracownicy nic nie tracą. I czyli nie mają się o co martwić. Nie mają się o co martwić, będziemy przyjmować, przynajmniej inżynierów, konstruktorów. Chciałam powiedzieć, że moim dzieckiem jest jeszcze Instytut Nanotechnologii właśnie tu w Rzeszowie, a także to lobbowanie za tym, żeby tu kosmonautyka też swoją dziedzinę miała. Po prostu marzy mi się o tym, żebyśmy byli regionem innowacyjnym, nowoczesnym i pierwszym w Polsce w niektórych dziedzinach. Nie da się we wszystkim. Specjalizujmy się. Panie pośle, co udało się panu, a co jeszcze inwestycja zamierza pan zrobić? Pod nazwą obwodnica Łańcuta jest bardzo potrzebna, konieczna powiem, dlatego że nie ma przejść, nie ma chodników wzdłuż drogi krajowej nr 4. Przejeżdża
tą drogą ponad 25 tysięcy samochodów na dobę, a nawet do 30 tysięcy. Zabiegi były czynione przeze mnie od wielu lat. Udało się ją wprowadzić na listę rezerwową inwestycji na lata 2014, lata 2023. A kiedy pojadą nią kierowcy? A teraz trwają dalej zabiegi i nie spoczniemy, dopóki ta obwodnica nie będzie na liście podstawowej i nie zostanie zrealizowana. Jest konieczna i bardzo, bardzo potrzebna. Nie wyobrażam sobie miasta Łańcuta bez obwodnicy, o którą nie tylko zabiegam ja, zabiegają samorządowcy, starosta, burmistrz, zabiegają mieszkańcy i ostatnie konsultacje społeczne wypadły bardzo dobrze i tysiące osób, mieszkańców Łańcuta i okolicznych gmin zabiega o to, żeby ta obwodnica była. A ja walczę o S19 i będzie, przynajmniej od Rzeszowa do Lublina. Pan oczywiście również pan poseł, bo to jest też korzystne i wiemy, co dla to znaczy. I to jest właśnie dla naszych miast, dla Stalowej, dla Łańcuta. To jest po prostu skok rozwojowy. I miejmy nadzieję, że będzie kolej, która będzie doprowadzona do lotniska i będziemy się rozwijać również pod względem logistycznym. Dziękuję ślicznie. Wspieramy wszystkie inwestycje, które służą Podkarpacie. I potrafi się wznieść ponad podziały polityczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest racjonalne. Renata Buczyn, Kazimierz Gołojów byli moimi i Państwa gośćmi. Do zobaczenia.